Kiedyś tutaj mieszkało 40 tysięcy mieszkańców, ale jak zamknęli hutę, która się mieści w centrum tego małego miasteczka, tak młodzież wyemigrowała, zostało tylko starsze pokolenie. No i obecnie Lepaja liczy gdzieś, Lepaja, Lipaja, bo to zależy jak to się wymawia, liczy gdzieś około 15 tysięcy mieszkańców. No tutaj już w tym kierunku, jak zobaczymy, to widać wieżowce tam za mną zaczynają się, no i w tym kierunku zaczyna się właściwe miasto, tak. No można powiedzieć miasteczko, bo to już praktycznie wymarłe miasteczko. Tutaj nie ma żadnych nie ma klubów nocnych, ani knajpeczek, w których można przy piwku spędzić mile czas. No bo po prostu nikt do nich nie zagląda i ludziom nie opłaca się tego prowadzić. Ale jest ciekawa jakaś budowla, jakby bunkier. No i to jest ten najdłuższy blok w Lipaju. Zbliżamy się już do centrum. Tu już widzimy wieżowce. Choć nie tak wysokie, ale już robią wrażenie. Oczywiście tam jest, dalej byłem na cmentarzu. Tutaj mam kilka zdjęć, też to pokażę. Także to jest już miasteczko, które bez tego wielkiego przemysłu już się rozwijać nie będzie. Nad Lepają zapadają ciemności. Ja powolutku wracam już z tej mojej wyprawy. A to co zobaczyłem tutaj i co sfilmowałem, oczywiście zobaczycie na moim kanale. Wszystkich serdecznie zapraszam do oglądania moich filmów. Staram się więcej tych portów pokazywać i miejscowości, także możecie ze mną zwiedzić troszeczkę Europy, a i świata też. I teraz ujęcie z Kei. To jest mój statek. A tutaj, co opowiadałem, te barki betonowe od strony Kei widziane. No i widzimy jak tutaj odpływ jest, to jak płyciutko jest. Także dobry pomysł miał ktoś z tymi barkami, że je ustawił tutaj. Czyli może mogą pływać statki o większym zanurzeniu. Takie jak nasze. To był bardzo dobry pomysł. No, nie o to chodzi, ona ma spełniać rolę tylko do sumowania. Tu jeszcze pokład drewniany. Wynurzaliśmy statek. No, oczywiście. Tu jest winda rufowa lub dziobowa. Nie wiem z której strony, chyba dziobowa. Kotwiczna. No tu jest. I wychodzimy. Tam statek, który to sumuje.